Dzień dobry, w tym odcinku jestem chwilę po pierwszym Double XP evencie, ale tuż przed drugim, jak i w jego trakcie. Zapraszam na dzień 23 serwera. Ta, już 3 tygodnie na Zephyrze i Paladyn grany jest cały czas. Zaczniemy od tego, co się działo, a na końcu przypomnę kwestię klipów, które wykorzystuję do serii Zephyra, a później, które używam również w Dynka Wideo, bo widziałem wiele komentarzy na ten temat. Pierwsze jednak, skupmy się na tym, co się działo. Wybraliśmy się ponownie na Team Hunt i to chyba pierwszy taki poważny od poprzedniego XP eventu. Katedra minus 6 była wolna i to tam spędziliśmy 2 godziny. Miałem godzinnego boosta z daily, a drugiego dokupiłem za 30 tibia coinów. Wbiłem tam 189 poziom. Zbiliśmy na koniec Facelessa i kontynuowaliśmy naszą noobowską boss trójce, czyli Timirę i Leydena, z którego nawet spadł gold token. Nie na takie złoto poluję, ale na pewno się przyda. Boosted boss tego dnia to był Darkfang. Dawno nie biłem w erę bossów i aż się zdziwiłem, że w sumie weszły mi one w końcu na pierwszy poziom, co dało mi już jakieś boss pointy. W ogóle to znowu mamy Horestisa i zaczęliśmy wyścig po wadze. Tak się składa, że w drugiej turze Jinrago zbił pierwszą, wyrównując tym samym wynik. Nic straconego, będę tu jeszcze zaglądał i może akurat uda się go przegonić. Często właśnie chodząc do Ankh staram się łączyć to ze sprzedażą luta. Teraz jak expimy, to muszę wypłacać dość duże sumy, do tego kupować tibia coiny na kaski, no i oczywiście opłacać blessy. Te kosztują już całkiem dużo i komplet wychodzi mi coś koło 200k. Sprawia to, że sprzedaż luta jest dosłownie codziennie, bo nie mam jak od razu po huntach robić przelewu. Niby następnego dnia jest double, myślałem, że tego uniknę, a jednak cały weekend odwiedzałem Jiny, Rashida, Tamorila oraz też w Ankh Rahmun, bo skupuję na wiele różnych kosztowności, a w tym heksagonale ruby, które lecą ze spektr, a które kosztują aż 30k. Robiliśmy dzień wcześniej skrzynki, a na deeplinkach trafił się boss Obuyos. Chcieliśmy spróbować go zabić i nie wiedzieliśmy, czy nam się to w ogóle uda. Chwilę pokrzyczeliśmy na advertising, ale nikt się nie zgłosił. Ruszyliśmy więc sami w głębiny. Schodził on dość ciężko, dużo się leczył i trwało to dość długo. Na tyle długo, że zaczęli się schodzić następni nieproszeni goście. Niby spoko, bo jest damage, ale niespoko jest to, że z tych bossów luta dostaje jedna czy dwie osoby. Tak więc im więcej osób, i to spoza drużyny, oznacza też większą szansę na zabranie nam luta. Zabiliśmy tam tylko dwa bossy i wyszliśmy, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy się wastować, żeby inni zarabiali. Kolejne bossy raczej będą bite bez streama, ale spokojnie, bo jak coś, to ja wam je nagram. Tutaj ogólnie pierwszy raz zebrałem ze sobą Spectral Bolty i Kusze. Miały one sporo ataku, a ja od początku tego paladyna jakoś tak specjalnie unikałem Kuszy. Nie wiem w sumie dlaczego. Niektórzy mówili, że ma ona mniejszą szansę na trafienie, ale mocne bolty. I to w sumie nie robi różnicy aż tak bardzo, chociaż na samym noob rushu, gdy użyłem pierwszy raz drill boltów, to widziałem znaczny wzrost damage'u. Pojawił mi się jednak problem z przekładaniem kołczanów pomiędzy strzałkami obszarowymi i boltami, które są single target. Trochę się zamotałem i muszę znaleźć fajny system, jak wygodnie przechowywać i uzupełnić amunicję. No albo po prostu wbić tak taki level, żebym mógł nosić wszystko, tak samo jak to robię właśnie na moim rycerzu. Pół depo w plecaku i jazda przed siebie. I mamy pierwszego Raxiasa, w końcu, dobra, dawaj go. Od razu. Aha, nie mam żadnego kołczanu, to będę go bił tak, no, bez kołczanu. No, ale Raxias, bosik typu Nemesis, którego trzeba 5 sztuk. I będzie wbity, no, ale pierwszy już jest za nami. Tak, udało mi się trafić na wyspę z Raxiasem. To boss typu Nemesis i łatwe punkty. Można tu trafić płynąc skrótem na przykład z Port Hope do Thais. Nie masz jednak wpływu, czy trafisz na tę wyspę, czy na jakąś inną. Próbę można podjąć co 20 godzin. Pojawiła mi się myśl, żeby przed dublem spróbować wbić pierwszy charm. Oczywiście z łatwych bestiarek dobiłem sobie Water Buffalo oraz gobliny lidery na Fenrock. Dostałem po 30 punktów za każdy z nich. Brakowało mi 17 czerwonych spektr, za które wpadłoby 50 punktów, więc chciałem spróbować rzucić kilka run na Port Hope z nadzieją, że ktoś tam będzie expił. I jeszcze skoczę na gejzery zobaczyć, czy ktoś tu expi. Nikogo tu nie ma. Jak myślicie, spektry mnie poskładają? Weź Jumka, niech postawi Summona i Summonem bicie. Idę, będzie misja. Damy radę! Weźmy to. Nie będzie dyntki. A jak to nic nie bije prawie. O kurwa, dobra, to bije. Przepraszam, panie Spektro, ja tutaj idę stąd. Chociaż po tak, po 2-3. Jak tam? Chyba już wyszedłem ze spota. O kurwa, dobra. Potrzebuję pomocy, co robicie? Kurwa, czemu tu nigdy nie expi, jak potrzebuję tu wejść? Chciałem robić questa, nikogo tu nie było, teraz też nikogo nie ma. Odluruj. Dobra, zrobimy to. Magma amulet. O, magma amulet. Chyba sprzedałem wszystkie. Dobra, nie mam magma amuletu. Dam radę. Odlurowałem je. Zobaczycie. O kurwa, góra. Dobra, nie ma opcji. Nie są odlurowane. Są zalurowane wręcz. Kurde. Chyba pójdę dobić je na katedrę jednak.
No było grubo i zdecydowanie musiałem zmienić taktykę. Na wejściu do katedry było tylko 5 spekt i pomyślałem, że to może być dobry pomysł, żeby to właśnie tam je wbić, wybiegając je po prostu na energy bombach. Dokupiłem sobie 2 magma amulety i ruszyłem do katedry. Easy. Chyba niech też chodzą już, będą się to pizgać po tym. Aha, to dobry magic wall. Czy co, ja mam lepszy pomysł. Takie bicie, nie bicie, to... Będę z tym biegał po prostu tak. O kurde, chyba. Coś poszło nie tak, aha. No nie pierdol! Jest czy może Jomek w depo? No idę do tego, oddać czarkę. Spoko, spoko. Co tam? A nic. Aha, a wytrzymasz? Bo widzę, co się dzieje. Wybiję sobie. Mogę podejść. A jak chcesz iść? Nie wiem, czy zdążysz. Dobra, wejdę. To nie iść. Nie idź. O Boże. Myślałem, że nie mam przez chwilę tych spirytów, ale jest chill. Tylko spokój nas może uratować. Dobra, wbiłem, w końcu udało się. 2500 gazerów i to jest 50 punktów, no. Weszło. Brakowało mi jedynie 200 wyrm do ukończenia wpisu, a te chciałem dokończyć na drefi. Pierwsze piętro było słabe i było tam mało mobów. Od razu wbiłem na piętro minus 2, sprawdziłem bossa Tyrna i zacząłem ekspić obszarowo. Rozrzuciłem kilka bombek, biłem to diamond arrowami i rzucałem runy. Ten hunt to była tragedia. Nie dość, że źle mi się to biło, bo na razie zaczęły uciekać, to waste rósł tutaj bardzo szybko. W pół godziny hunta miałem ponad 100k waste'a. Nic nie leciało, a każda wystrzelona strzała generowała 100 GP straty. Bijąc to w ten sposób zabrakło mi supli i żeby dobić ostatnie sztuki musiałem wyjść piętro wyżej i wybijać je single target. Ten hunt, tak jak wspomniałem, to była tragedia. A do tego po ukończeniu wpisu okazało się, że było to całkiem bez sensu. Jakimś cudem ubzdurało mi się, że pierwszy czar ofensywny będę miał za 500 punktów. Pierwsze z czarów, które tak naprawdę chciałem, są dopiero od 600 punktów, co raczej nie zdążyłbym wbić tego dnia, bo trzeba było jeszcze zregenerować stabilny na dubla. Za 500 punktów mogłem wziąć jakieś gorsze czarmy, które raczej nie wpłynęłyby mi na exp, no niezbyt opłaca się je brać jako pierwsze. Raczej będę celował w ofensywne czarmy żywiołowe. Trochę zmęczony huntem poszedłem odnowić staminę na offline trening, bo następnego poranka zaczynał się Double XP Skill Weekend jako rekompensata za cofkę podczas poprzedniego eventu. Odpaliłem sobie boosta przed SS-em za 30 tibia coinów i udało nam się zająć katedrę minus 6. W planie było dobicie kilku leveli, ale bez większej napinki. Będzie spot, to będzie boost i jazda dalej. Nie planowałem w ogóle skillować, bo jednak bronie treningowe są jeszcze dość drogie i szkoda mi na nie po prostu tibia coinów. Skillowałem sobie na rycerzu, bo tam miałem odłożono sporo broni, których nie udało mi się wcześniej przepalić. I 200 poziom. Jutro ekspimy z Summonem. Gratulacje. Dobrze. Oh yeah. Cel na dzisiaj dobity. Pierwszy dzień to było ekspienie i zbicie podstawowych bossów. Box czy lecieć? Czy wybijamy? Przecież bo... nie wiem, no. Bi. O to. Wszyscy siedzą cicho, nikt się nie odzywa. Właśnie nie ma komunikacji, to bi. Zbieraj lota, to jest wszystko dla ciebie. Muszę na lajce rozliczony. Tak ja też przeklikam. Wbić mano. Jomek bogaty, to jemu nie trzeba. O, no, nie będę. Chodź go lecz, ty, bo... No i... No. Super. Nawet nie zdążyłem łuknąć. My tam byś... Jak powiedział, tak zrobił, no. Kurwa, gdzie tu jest wejście na górę? Dobra, ja się wybombię. Gdzie tam jest wejście? Czemu nie mogę kliknąć? Weszliście? Maxi, miałeś biegać za druidem i pilnować, że jest blisko, jaka twoja wina, ja wiem. Drugi dzień dubla i powtórka z rozrywki, czyli ponownie katedra minus 6. Zaczęliśmy dość wcześnie i na takiej zmule z niezłym przytupem. Już? Wszyscy gotowi? Dawaj. Mhm. Dawaj, co?
Na Reaperę mam ten 10 gwiazdek, co mi latał gwiazdy. Właśnie, prejest rolność. Było coś? Nie, nie było nic. Co jest? Co? Co? Jest? Co jest, Maxi? Nie wiem, wylogowało mnie? Czy wyjebałem? Czy... Czemu nie krzyczałeś, że padasz czy coś? Ha, bo sobie preje sprawdzałem, nie widziałem nawet. Zamknąłem okienko i jebie przylogowało mi takie, co jest. Aha. Coś mnie biło, no, coś musiałem bić. To był ogólnie ciężki dla mnie poranek. Po piątkowym wieczorze wstać o 6, by na pełnej biegać już po katedrze. Dobrze, że byłem już spakowany, to chociaż tak zaoszczędziłem trochę czasu. W ogóle to przekraczając 200 poziom, mogłem sobie już kupić czar na tworzenie familiara. Kupiłem go dopiero przed drugim refilem, bo oczywiście zapomniałem. Summon Paladyna jest bardzo fajny i pomaga w biciu mobów. Dużo osób mówiło, że jest to lekki game changer, przynajmniej na tym etapie. Nawet się śmialiśmy, że robi on więcej niż ja na tej katedrze. To była chyba prawda, bo tak jak wyciągaliśmy dla nas rekordowe 2,5 kaka rawa, tak z summonem wynik podskakiwał do 2,8 kaka raw expo na godzinę. Wiadomo, że nie jest to trwały bonus, bo summon jest tylko przez 15 minut w ciągu 30 minut, ale refile trwały 45 minut i mogłem podczas nich użyć dwukrotnie familiara. Co ciekawe, to już drugi dzień expo na tym samym spocie, a sam list na niego świecił pustkami. Walki cały czas trwały o katedrę minus 8, rozpisane było na całe dnie, a my na chillku wbijaliśmy i expiliśmy ile tylko chcieliśmy. Trochę to zabawne, że dużo osób wybiera kłótnie, ksowanie i wyzywanie, zamiast po prostu utkać się na czymś nie tak dużo gorszym. Poranek, jak wspomniałem, był ciężki, ale udało mi się jakoś przetrwać tego hunta, na którym wbiłem 211 poziom i po raz drugi 29 magic level. Oczywiście przed logiem musiałem sprzedać lód i kliknąć was na Horestisie, no i nawet dałem się namówić na taski na słoiki na Warzone 4. 6. Akurat wybieram się tam Joda z Jumeczkiem, to w ekipie szybko można było zrobić więcej misji i zyskać więcej słoików. Stamina i tak zregeneruje nam się do kolejnego poranka, gdzie planowaliśmy znowu expić od 7. Mam nadzieję, że ta beczka zaraz nie wybuchnie przy mnie, jak będę miał Yellow Hubsa i mnie na kwitanie zgasi. Nie no, trzeba ją odpalić. To eksytuje. Oho. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, dobra. Ja pierdolę! Jednak dwa razy dziennie blesy. Kurwa. I to przy samym końcu. Pewnie nie będzie to zaskoczenie, ale trzeci dzień dubla spędzimy na spektrach. Zaskoczenie może jednak być piętro, bo biliśmy tym razem minus 8 na samym dole. Jest to najlepsze piętro i występują tu głównie burszce spektry oraz arachnofobiki. Miałem dolurowywać tutaj, bo mi się wydaje, że tutaj... Ja zobaczę. Jeden no, burszce. O kurwa, piętrisz tam jest. Jaki friendrisz ty? Faktycznie, jest Fredrycz. Sorry. A ja rura od razu, co jest? Wydupej, dobra. Niechcący bossa znalazłem, nice. Plan na ten dzień to nie paść. I tego się trzymaliśmy od samego rana. Przepalaliśmy tutaj boosty i nawet pokusiłem się na prey na expa na boostery. I tak miałem darmowe kartki z daily, a to miał być ostatni dzień dubla. Biegaliśmy ogromne kółka i przez cały hunt nikt nie padł. Robiliśmy coś koło 3 kaka raw expa z ptakiem, to dawało mi 12 kaka expa na godzinę. Bardzo dobry wynik i levele wpadały. Udało mi się też ukończyć wpis na booster spektry, czyli ostatnie już spektry w bestiary. Tak też wpadło 50 charpointsów. Wbiłem tutaj również 222 poziom, jeszcze przed zapisem serwera. Niby spaliłem staminę, ale chciałem dalej expić. Joda z Junkiem mieli plan maniaczyć cały dzień i noc. Ja chciałem skoczyć z nimi jeszcze tylko na godzinę, ale w ogóle ciężko było nam znaleźć wolny spot. Wszystkie spektry pozajmowane. Pobiegaliśmy trochę po innych spotach i aż dziwne, ale no dość dużo sensownych i mniej sensownych miejscówek było już expionych. Stąd też padł pomysł, by zrobić dostęp na deathlingi. Chodziły nam one od jakiegoś czasu po głowie i wydawał nam się to dobry pomysł na spot awaryjny w takiej sytuacji. Była mała rozkmina, czy zostać na Porthub i bić spot z samymi scoutami, bo czat twierdził, że Spellsingery zbombią Eka. Niby ryzyko było, ale zrobiliśmy tam tylko quest dostępowy i po rozmowie ze Spectulusem ruszyliśmy w głębiny. Początek był dość nieśmiały, bo Joda nieco obawiał się bomby. Odpalił on finalnie prey na defa na Spellsingery i zaczęliśmy dość powoli robić pierwsze kółko. Zaczęło to jakoś wyglądać, więc trochę staraliśmy się to przyspieszyć, by wyglądało to tak, jak powinno się to bić. Następna klata jest tu. Idziemy. Padł, druid. Uciekaj, Joda. No, i cały plan bezgona legnął w gruzach. No szkoda, ale zdarza się. Zwłaszcza, że był to dla nas nowy spot i pewnie nie każdy zdawał sobie sprawę, do czego zdolne są te potwory. I ich siły nie docenił też MS, który stwierdził, że może biegać sobie tutaj bez utamy. Najgorzej jest tym, jak mi manę brakuje, nie? No to wtedy jest przypał. Bo utamka jest w trakcie ładowania i nie mam, no to... Ja proponuję więcej mówić, w sensie jak coś się dzieje, cokolwiek, nie? No, no ja lecę. Ej, leży MS! To leży.
Sledzia, postań tutaj, zbijmy to i wróćmy. Nie wiem, jak chcecie. Pilona, dziękuję bardzo, Prometeusz na słupka, dopiero przyszło. Ale on dostał pod całe życie bombę. Ogólnie bardzo fajnie mi się tu ekspiło. Może trochę zwolniliśmy tempo i nie robiliśmy overlurek, ale z czasem ogarnęliśmy, jak to w miarę bezpiecznie bić. Deathlingi gryzły naprawdę mocno i trzeba się było mieć na baczności. Sam trochę igrałem z ogniem, lurując moby i często starałem się przejmować z magów. Miałem wrażenie, że dam radę je wystać. Co chwilę jednak, gdy czułem się zbyt swobodnie, jeden hit potrafił mnie sprowadzić na ziemię. Cały czas miałem tutaj full focus, żeby kontrolować to, co się dzieje. To już nie były spektry i nie byłem jedynie Royal Backpackiem. Teraz lurowałem też moby, jak i awansowałem na Royal Magic Walla. Wiadomo, rzucałem też magom bombki, zbierałem z nich moby, cały czas bijąc z obszarowych strzał, masanów i run. Wulgarnie mówiąc, lekki zapierdol na tym spocie był. Co najlepsze, to mi się właśnie podobało. Chyba zbyt długo na chillku na pamięć biegałem te spektry, bo jakoś tak od razu tutaj ożyłem. Dętki wisiały w powietrzu, ale oprócz tych wcześniejszych, to nikt już tutaj nie padł. Ej, ja wam powiem, że chyba dobry ze mnie paladyn. Nie umie grać, ale... Dobra, góra, jebać go, chować. Ale są nas zdecydowanie! A kurde! Żyjesz, Amaz, żyjesz! Let's go! Robiliśmy tu 2,4K RAW Expo na godzinę. Lód był tutaj dość ciężki i zrezygnowaliśmy ze zbierania Heavy Tridentów. Bestiarka jednak wchodziła, a ja bawiłem się tu bardzo dobrze. Zacząłem coś robić, a spot wymagał nieco więcej i naprawdę czułem się ważną częścią drużyny. Wiem, jak to brzmi, ale no często przez ostatnie dni słyszałem, że nawet to nie muszę bić mobów, bo to bez różnicy i żebym się po prostu nie plątał. Tak jak nie przepadam raczej za tym spotem, to właśnie go polubiłem. Może jednorazowo, a może jeszcze tu przyjdziemy. Chociaż to na pewno czarmy trzeba wbić. Przepaliłem sobie boosta już bez staminy i wbiłem 225 poziom. Hunt jak najbardziej udany, przynajmniej według mnie. W poniedziałek rano już nie ekspiliśmy, więc na tym poziomie zakończyłem double expa. Wbite 36 poziomów i awansowałem na 94 distance fighting. M-levela wpadło parę procent, ale nie paliłem broni treningowych. Za tibia coiny to wychodzi zdecydowanie za drogo. W cały weekend nie robiliśmy questów, by oszczędzać staminę. Jedyne co, to pozwalaliśmy sobie zbijać bossy. Głównie Faceless Bane oraz Timirę, którą również wbiłem na pierwszy stage bostiary. Weekend udany i tym samym zakończę ten odcinek. Albo i nie, bo jeszcze miałem wyjaśnić kwestię shotów na dętka wideo. Pod ostatnim filmem z serii było dużo komentarzy typu ale to już było, które zwracały uwagę na powtarzanie się klipów. Chciałem to wyjaśnić. Seria Zephyry jak i Dyntka Wideo to dwie osobne serie. Zephyra ma formę opowiadaną, w której zawarte są klipy ze streamów wraz z kontekstem. Są one częścią opowiadania. Dyntka Wideo natomiast jest surowym montażem klipów ze streama. Coś typu highlighty. Już w pierwszym odcinku serwera Zephyra zaznaczyłem, że tak to będzie wyglądać. Wyciągnąłem wnioski z serii z Dia, która była realizowana właśnie jako część Dyntka Wideo, gdzie nie każdy lubił część opowiadaną. Zatem rozdzieliłem to na dwie serie, byście mogli obejrzeć jedną lub drugą formę, a być może obie, przypominając sobie, co się działo. W serii Zephyra dodaję też klipy, które nie do końca pasowałyby do Dyntki, a które też wytłumaczone są od razu przeze mnie w trakcie filmu. W Dyntce natomiast będą klipy nagrane też na innych postaciach, jeśli to będzie miało miejsce. A tak się pewnie stanie, jak seria Zephyry trochę się rozluźni i będzie większa powtarzalność w ciągu tygodnia. Tak działa po prostu Tibia. Mam nadzieję, że to nie będzie dla was zbyt duży problem, ale jeśli tak, to dajcie znać pod tym filmem i zastanowię się, co dalej z tym zrobić i czy rozdzielać klipy na obie serie, żeby jakoś kontynuować obie z nich. Z mojej strony to naprawdę już jest na tyle. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy albo nawet na stream. Jestem tam codziennie i tam najszybciej otrzymasz odpowiedź. Miłego dnia i zapraszam już wkrótce do kolejnego odcinka serwera Zephyra. Pozdrawiam i do zobaczenia na tibijskich szlakach. Piona!